Pani Krystyno, co by było w Pani życiu, z Pani życiem, gdyby nie sport? Ja, tak prawdę mówiąc, interesuję się sportem od dziecka i nie wyobrażam sobie innej formy jakiejś aktywności i zawodowej, i takiej osobistej, i społecznej, gdyby właśnie nie sport. Jest Pani wielokrotną medalistką, ale jest też Pani osobą po przeszczepie. Można uprawiać sport i osiągać wielkie sukcesy, mimo właśnie tego faktu. Jak to jest możliwe? Oczywiście, że można i właśnie z racji tego, że ja mam kształcenie sportowe i sama uprawiałam sport, jestem trenerem. Było mi bardzo łatwo po prostu przekonać grupę pacjentów po transplantacji narządów, zarówno dorosłych, jak i dzieci, że sport i aktywność fizyczna jest najlepszą formą rehabilitacji po latach ciężkiej choroby i po transplantacji. Robi to Pani od 10 lat, stowarzyszenie tyle lat ma właśnie, 155 członków. Co robicie dobrego dla siebie, ale też dla innych, którzy są po przeszczepie? Dla pacjentów po transplantacji to przede wszystkim jest nowa forma aktywności. Większość naszych pacjentów wcześniej nie uprawiała sportu, natomiast poprzez zorganizowane zajęcia sportowe, udział w zawodach sportowych mobilizuje zawodników do wejścia w program treningu sportowego i to przyczynia się do przeciwdziałania różnym złym skutkom zażywania leków immunosupresyjnych. A poza tym przede wszystkim dowartościowuje ich, ponieważ w rywalizacji międzynarodowej i w Europie i na świecie umożliwia im zdobywanie medali. A zdobywanie medali to uważam, że jest to najwspanialsza nagroda za lata ciężkiej choroby oraz to, że polska medycyna transplantacyjna stoi na bardzo wysokim poziomie, skoro zdobywamy złote medale. A jeśli już mowa o medalach, to warto się pochwalić, że Polska zajęła drugie miejsce spośród 22 krajów. Jakie to było wydarzenie? To były 8 Mistrzostwa Europy dla osób po transplantacji dializowanych i my, jako takie, można powiedzieć, jedno z młodszych stowarzyszeń w Europie, jako dowód uznania za osiągnięcia naszych polskich pacjentów i duże zaangażowanie pana profesora Chmury, otrzymaliśmy organizację tych zawodów, do której żeśmy się bardzo dobrze przygotowali, co zostało dostrzeżone przez panią prezydent Europejskiej Federacji, gdzie oficjalnie powiedziała, że są to pierwsze w edycji imprez europejskich najlepsze mistrzostwa. No i to, że osiągnęliśmy historyczny sukces, że reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce, tak jak pani redaktor powiedziała, na 22 kraje, ale to było tylko możliwe dzięki temu, że 3 lata wcześniej prowadziliśmy bardzo taki zorganizowany system przygotowania pacjentów do treningu sportowego i agitacji, żeby nowi, utalentowani i chętni takich przeżyć sportowych pacjenci wstępowali w nasze szeregi. Niewątpliwie sprawdzianem formy będą biegi po Nowe Życie 21 marca w Wiśle, ale tutaj chyba nie o ten wynik sportowy chodzi najbardziej w tym wypadku. No tu na pewno nie chodzi tylko o wynik sportowy, choć rywalizacja jest bardzo zacięta i każdy chciałby z pacjentów być dolosowany czy dopisany do sztafety, gdzie sztafeta jest najmocniejsza, albo ma wyjątkową osobę, z którą by chciała w tej sztafecie iść. I wtedy ten wynik nie ma żadnego znaczenia. Ja tak uważam i pacjenci nasi, że właśnie że jest to super forma popularyzacji świadomego dawstwa narządów, bo my nie chcemy sami cieszyć się, że mamy przeszczepiony narząd i nas już więcej nic nie interesuje. Chcemy, żeby inni ludzie, podobni do nas, również mogli być szczęśliwi, bo wiadomo, że sport, aktywność fizyczna plus grupa ludzi, z którą się przebywa, no to jest bardzo takie fantastyczne przeżycie i też staramy się, żeby w tym biegu po Nowe Życie startowali ci zawodnicy, którzy są najbardziej zaangażowani nie tylko w trening sportowy i osiąganie wyników sportowych, ale również w swoich miejscach, gdzie mieszkają, w popularyzację idei transplantacyjnej. Do zobaczenia 21 marca. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się wszyscy spotkamy.